staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Mary E. Wilkins Freeman. Pokój przy holu. Część pierwsza. Nazywam się Elizabeth Jennings. Jestem kobietą cieszącą się poważaniem. Mogę zwać się damą, gdyż w młodości korzystałem z pewnych przywilejów. Odebrałam staranne wychowanie i ukończyłam szkołę dla panien z dobrych domów. Za mąż również wyszłam dobrze. Mój mąż był tym najbardziej dystyngowanym spośród kupców, aptekarzem. Jego apteka mieściła się na rogu głównej ulicy w Rockton, mieście, gdzie się urodziłam i gdzie mieszkałam do śmierci męża. Rodzice zmarli wkrótce po moim ślubie, więc gdy owdowiałam, zostałam w zasadzie całkiem sama na tym świecie. Nie posiadałam odpowiednich kwalifikacji, by na własną rękę prowadzić interesy pozostawione przez męża, gdyż nie wiem nic o lekach i śmiertelnie bałam się podania trucizny zamiast leczniczej mikstury. Dlatego byłam zmuszona sprzedać aptekę ze znaczną stratą, a pozyskane środki, około 5000 dolarów, były wszystkim, co mi pozostało. Odsetki od tej sumy nie były wystarczające, by zapewnić mi jakiekolwiek godne utrzymanie. Wiedziałam więc, że muszę w jakiś sposób zarabiać na siebie. Na początku myślałam o zawodzie nauczycielki, ale nie byłam już młodą, a metody nauczania zmieniły się od kiedy opuściłam szkołę. Nikt nie miał ochoty dowiedzieć się tego, czego potrafiłam nauczyć. Pozostała mi tylko jedna możliwość – otwarcie pensjonatu. Jednak przy tym rodzaju działalności w Rockton pojawiła się ta sama trudność, co przy nauczaniu. Nikt nie chciał wynająć pokoju. Mój mąż miał w dzierżawie dom z kilkoma sypialniami. Dałam ogłoszenie, ale nikt się nie zgłosił. W końcu moja gotówka zaczęła topnieć, a ja wpadłam w desperację. Spakowałam meble, wynajęłam duży dom w tym mieście i przeprowadziłam się tutaj. Przedsięwzięcie to było ryzykowne i to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, czynsz był wygórowany, a po drugie, nikt mnie tu nie znał. Jednakowoż jestem osobą o niemałej pomysłowości, której nie brak inwencji ani przedsiębiorczości, gdy okoliczności tego wymagają. Dałam bardzo oryginalne w formie ogłoszenie, choć kosztowało mnie to ostatniego centa, to znaczy ostatniego centa z dostępnej w tym momencie gotówki, i byłam zmuszona naruszyć swój kapitał, by dokonać pierwszych zakupów, czego uprzednio postanowiłam nigdy pod żadnym pozorem nie robić. To wielkie ryzyko, jednak się opłaciło, gdyż w ciągu dwóch dni od ukazania się w gazecie ogłoszenia pojawiło się u mnie kilka osób. Dwa tygodnie później mój pensjonat prowadził już regularną działalność, a ja odniosłam wielki sukces, który trwałby nadal, gdyby nie te tajemnicze i wywołujące zamęt w głowie wypadki, które tu zrelacjonuję. Teraz jestem zmuszona opuścić dom i wynająć inny. Niektórzy z mych dawnych lokatorów będą mi towarzyszyć, inni z bardzo nierozsądną nerwowością odmawiają, by uciec od wszelkich dalszych, choć zupełnie pośrednich powiązań z okropnymi i niesamowitymi zdarzeniami, o których chcę opowiedzieć. Dopiero okaże się, czy pech prześladujący mnie w tym domu powędruje za mną do innego i czy całe powodzenie, jakim cieszyłam się w życiu, zostanie na zawsze przyćmione przez tajemnicę pokoju przy holu. Zamiast relacjonować tę dziwną historię własnymi słowami, posłużę się dziennikiem pana George'a H. Whitcrofta. Przedstawię państwu fragmenty rozpoczynające się 18 stycznia tego roku, dnia, gdy zamieszkał on u mnie. Oto one.
18 stycznia 1883 rok. Oto wprowadziłem się do nowego pensjonatu. Przypadł mi stosownie do mych skromnych środków pokój przy holu i w dodatku pokój przy holu na trzecim piętrze. Całe życie słyszałem o pokojach przy holu. Widywałem takie pokoje, bywałem w nich, ale nigdy aż do dziś, gdy w końcu zamieszkałem w jednym z nich, nie pojmowałem, jak haniebnym, a zarazem bezwzględnie bezkompromisowym miejscem jest pokój przy holu. Świadczy on o hańbie swego mieszkańca. Żaden 36-letni mężczyzna, tyle mam lat, nie zamieszkałby w pokoju przy holu, chyba że jest godzien pogardy, przynajmniej w jakimś sensie. Tym sposobem bezspornie udowodniłem, że zostałem daleko za innymi uczestnikami wyścigu. Nie widzę powodu, dla którego nie miałbym mieszkać w tym pokoju przy holu do końca życia, pod warunkiem oczywiście, że będę miał dość pieniędzy na opłacenie czynszu, a to wydaje się realne, bo me skromne fundusze ulokowane są tak bezpiecznie jak u tej sieroty świątynnej żebrzącej przy jednym z filarów przybytku. Jak to w tym przysłowiu, kiedy mi skradziono dobytek, jak najstaranniej zamknąłem drzwi stajni na klucz. Przeżyłem odmianę losu, która wcześniej czy później staje się udziałem śmiałych dusz, niedoświadczających niczego prócz porażki i tak zwanego pecha. Znalazłem się na przeciwległym biegunie. Przegrałem we wszystkim. W miłości, w pieniądzach, w walce o awans, w zdrowiu i sile. Zamieszkałem teraz w pokoju przy holu, by żyć z małych dochodów, jeśli to możliwe, odzyskać zdrowie dzięki tutejszym łagodnym wodom mineralnym. Jeśli nie, by żyć tu mimo braku zdrowia, jako że moja choroba niekoniecznie zalicza się do śmiertelnych, póki opatrzność nie zabierze mnie z mego pokoju przy holu. Nie ma żadnego miejsca, w którym pragnąłbym mieszkać bardziej niż w innych. Nie mam wystarczającego bodźca, by stąd wyjechać, nawet gdyby wody mineralne nie przyniosły mi pożytku. Zostanę więc tutaj w pokoju przy holu. Właścicielka pensjonatu jest uprzejma, a nawet życzliwa, tak życzliwa, jaką może być kobieta, która bezustannie musi mieć na swym biednym kobiecym oku zysk. Walka o pieniądze zawsze odbija się na subtelnej naturze kobiety. To istota zbyt delikatna, by się tym zajmować. Nie należy ona z usposobienia do poszukiwaczy złota, dlatego zajęcie to ją poniża. Wstępuje ona z wysokości, by drapać, skrobać pazurami i grzebać się w ziemi. Niejednokrotnie jednak biedactwo nie może nic na to poradzić i należy jej wybaczyć związany z tym upadek. Moja gospodyni jest tak pełna zalet, jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę wpływ niesprzyjających okoliczności, a kuchnia, muszę przyznać, jest bardzo dobra. Wygląda na to, że właścicielka jest na tyle nierozsądna, by starać się zapewnić lokatorom wyżywienie adekwatne do wnoszonych przez nich opłat, uwzględniając oczywiście własny zarobek. To jednak nie ma dla mnie większego znaczenia, gdyż moja dieta podlega dużym ograniczeniom. To osobliwe, jak bardzo mogą dokuczać ograniczenia w diecie nawet człowiekowi, który uważa się za nieco obojętnego wobec gastronomicznych rozkoszy. Dziś na obiad podano pudding, którego nie mogłem bezkarnie spróbować, ale bardzo chciałem to zrobić. Tylko dlatego, że wyglądał zupełnie inaczej niż wszystkie inne puddingi, jakie kiedykolwiek widziałem i nabrał dla mnie pewnego mentalnego i duchowego znaczenia. Zdawało mi się, co niewątpliwie było fanaberią, że skosztowanie go mogłoby być nowym doznaniem, dającym mi w konsekwencji nowe spojrzenie na świat. Rzeczy trywialne mogą prowadzić do wielkich rezultatów. Czemu nie miałbym pozyskać nowego punktu widzenia dzięki puddingowi? Rozpościera się przede mną perspektywa niesłychanie monotonnego życia i mam ochotę chwytać się wszelkich sposobów urozmaicenia go, choć brzmi to paradoksalnie, gdyż przyjąłem ustatkowany tryb życia jak najbardziej z własnej woli. Nie można jednak natychmiast pokonać i zmienić radykalnie całej swej natury. Teraz patrzę na siebie krytycznie i szukam tego, co określa mnie samego i moje działania. Zawsze byłem świadom pewnego sięgania dalej, aroganckiego pragnienia tego, co nowe, niepoznane. Szerokości dalekich horyzontów, mórz za morzami, myśli za myślami. Ta cecha jest główną przyczyną wszelkich moich nieszczęść.
Mam duszę eksploratora, a w 9 na 10 przypadków prowadzi to do destrukcji. Gdybym posiadał kapitał i wystarczającą energię, byłbym jednym z poszukiwaczy bieguna północnego. Byłem zapalonym studentem astronomii. Chciwie zgłębiałem tajemnice botaniki i marzyłem o nowej florze w niezbadanych częściach świata, o tamtejszej faunie i geologii. Pragnąłem wielkiego majątku w celu zaznania potęgi i poczucia posiadania, będących udziałem bogatych. Pragnąłem miłości w celu odkrycia możliwości, jakie dają uczucia. Pragnąłem wszystkiego, co ludzki umysł może uznać za pożądane dla człowieka nie tyle dla czysto egoistycznych celów, co z niezaspokojonego głodu poznania jakiejś uniwersalnej tendencji. Podlegam jednak ograniczeniom, których naturę nie do końca rozumiem, bo jakiś śmiertelnik rozumiał kiedykolwiek własne ograniczenia, skoro wiedza o nich wykluczałaby ich istnienie. Tak czy owak, uniemożliwiały one mój rozwój. Dlatego oto jestem w moim pokoju przy holu. Osadzony w końcu w kolejnie losu, tak głęboko, że straciłem z oczu nawet własne horyzonty. W tej chwili, właśnie gdy piszę te słowa, mój horyzont po lewej stronie, to jest mój fizyczny widokrąg, to ściana pokryta tanią tapetą. Ma ona nieokreślony, biało-złoty wzorek. Tu i ówdzie wisi kilka moich własnych fotografii, a dużą część ściany obok łóżka zajmuje wielki obraz olejny należący do właścicielki. Malowidło oprawione jest w masywną, zmatowiałą złotą ramę i, co raczej dziwne, samo w sobie jest dosyć dobre. Nie mam pojęcia, spod czyjego mogło wyjść pędzla. To jeden z tych konwencjonalnych krajobrazów, modnych jakieś 50 lat temu, z takim umiłowaniem kopiowanych w chromolitografiach. Wijąca się rzeka i mała łódka z paru kochanków, domek usadowiony wśród drzew na prawym brzegu, łagodne zbocza wzgórz i kościelna wieża w tle, co nie zmienia faktu, że jest dobrze namalowany. Każe mi myśleć o artyście zupełnie pozbawionym oryginalności pomysłu, lecz o wielkiej technice. Jednak z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu ten obraz mnie irytuje. Łapię się na tym, że wpatruję się w niego, kiedy nie mam takiego zamiaru. On zdaje się przyciągać moją uwagę jak jakaś pełna skupienia twarz. Poproszę panią Jennings, by kazała go usunąć. Na jego miejsce powieszę jakieś fotografie, które mam w kufrze. 26 stycznia. Nie prowadzę dziennika regularnie. Nigdy tego nie robiłem. Nie widzę powodu, dla którego powinienem to robić. Nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek powinien by mieć najmniejsze poczucie obowiązku w takiej kwestii. W niektóre dni nie zdarza się nic, co interesowałoby mnie wystarczająco, bym o tym napisał. W inne dni czuję się zbyt chory lub zbyt leniwy. Przez 4 dni nie pisałem z tych 3 powodów naraz. Teraz, dzisiaj, zarówno mam na to ochotę, jak i coś do opisania. Czuję się też znacznie lepiej niż do tej pory. Być może służą mi wody lub odmiana powietrza, albo chodzi o coś innego, bardziej subtelnego. Może mój umysł pojął coś nowego, dokonał odkrycia, które każe mu wpłynąć na me niedomagające ciało i działa jak środek pobudzający. Wiem tylko, że czuję się znacząco lepiej i jestem świadom tego, że ta poprawa bardzo mnie zajmuje, co ostatnio mi się nie zdarzało. Byłem dość obojętny i czasem zastanawiałem się, czy nie jest to raczej przyczyną niż wynikiem mego stanu zdrowia. Moje usiłowania tak często były udaremniane, że opanowała mnie pewna inercja. Opieram się dość wygodnie o przeszkody. Najgorszy ból przecież zawsze powoduje walka. Poddaj się, a nieprzyjemności ustaną. Jeśli nie walisz głową, mur przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Z jakiegoś powodu jednak przez ostatnie kilka dni mam wrażenie, jakbym się budził z mego stanu spoczynku. Oznacza to dla mnie bez wątpienia nadchodzące kłopoty, ale tymczasem wcale tego nie żałuję. Zaczęło się to od obrazu, tego wielkiego, olejnego płótna. Poszedłem wczoraj w tej sprawie do pani Jennings, a ona ku memu zaskoczeniu, gdyż sądziłem, że da się to bez trudu załatwić, sprzeciwiła się jego usunięciu. Podała 2 powody, oba proste, oba wystarczające, zwłaszcza, że mi przecież nie zależy tak bardzo ani na pozbyciu się go, ani na zatrzymaniu. Wygląda na to, że obraz nie należy do niej. Wisiał w tym miejscu, gdy wynajęła dom.
Gospodyni twierdzi, że jeśli go usunie, odsłoni się wielką i szpetną plamę na ścianie, ona nie chce prosić o nową tapetę. Właściciel, starszy człowiek, przebywa za granicą, pośrednik jest szorstki w obejściu, ona wynajmuje dom od bardzo niedawna. Poza tym oznaczałoby to niewygodny dla mnie przewrót w pokoju. Mówi także, że w domu nie ma miejsca, w którym mogłaby przechować obraz, ani wolnej ściany w innym pokoju, gdzie mogłaby powieścić tak duże malowidło. Pozwoliłem więc, by płótno zostało. Gdy się nad tym zastanowiłem, jest to tak naprawdę bez znaczenia. Wyjąłem jednak z kufra fotografię i rozwiesiłem je wokół obrazu. Ściana jest teraz niemal całkiem zakryta. Powiesiłem je wczoraj po południu, a tej nocy przeżyłem ponownie pewne dziwne doświadczenie, które w niejakim stopniu ma miejsce każdej nocy, od kiedy tu jestem. Nie byłem jednak przekonany, czy zasługuje ono na miano doświadczenia, czy też jest to raczej jednym z tych snów, w którym człowiek śni, że nie śpi. Ale tej nocy powtórzyło się znowu i teraz już wiem. Ten pokój ma w sobie coś niezwykle szczególnego. Bardzo mnie to interesuje. Zapiszę wypadki ostatniej nocy, tak abym mógł w przyszłości odświeżyć pamięć. Jeśli chodzi o zdarzenia z poprzednich nocy spędzonych w tym pokoju, powiem tylko, że miały one podobny charakter, ale były jak gdyby tylko etapami wstępnymi, prologiem do tego, co wydarzyło się ostatniej nocy. Nie polegam na tutejszych wodach mineralnych jako na jedynym remedium na moją chorobę, która ma niekiedy ostry przebieg i naprawdę nieustannie grozi mi znacznym cierpieniem, jeśli nie kontroluję jej za pomocą lekarstw. Powiem, że lek, który stosuję, nie należy do kategorii powszechnie uważanej za narkotyki. Niemożliwe jest więc przypisanie mu odpowiedzialności za to, co tutaj opiszę. Mój umysł tej nocy i każdej nocy, od kiedy sypiam w tym pokoju, był w absolutnie normalnym stanie. Przyjmuję to lekarstwo przepisane przez specjalistę, pod którego opieką znajdowałem się przed przybyciem tutaj, regularnie co 4 godziny w ciągu dnia. Jako, że nigdy nie sypiam dobrze, mam możliwość przyjmowania lekarstw w nocy z tą samą regularnością, bez żadnych niedogodności. Dlatego też zwykle trzymam butelkę i łyżkę tam, gdzie łatwo mogę sięgnąć bez zapalania światła. Od kiedy mieszkam w tym pokoju, butelkę z lekarstwem umieszczam na komodzie znajdującej się przy ścianie pokoju przeciwległej do łóżka. Wolę postępować tak, niż stawiać się bliżej, gdyż raz potrąciłem butelkę i wylałem większość jej zawartości, a nie jest mi łatwo zdobyć nową porcję lekarstwa z uwagi na jego cenę. Dlatego trzymam je w bezpiecznym miejscu na komodzie i w istocie pokój jest tak mały, że mam do niego z łóżka najwyżej 3 czy 4 kroki. Tłumaczyła Katarzyna Bogiel. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.